Historia zbrodni niemieckiej doczekała się wielu fundamentalnych prac. Dzięki nim nazwiska Jurgena Stropa czy Franza Kuczery są ogólnie znane. Każdy z tych oficerów przybywał w Warszawie jednak zaledwie przez kilka miesięcy. Głównym reżyserem zbrodni niemieckich na terenie okupowanej przez Niemców Warszawy był kto inny? Ludwik Hamm, dowódca Policji i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie warszawskim. To on odpowiadał za masowe egzekucje, za wysiedlenie 300 tysięcy Żydów z warszawskiego getta. To on odpowiadał za rzeź Polaków, mieszkańców Warszawy na początku Powstania Warszawskiego. Za te wszystkie zbrodnie nigdy nie odpowiedział. W wyroku wydanym 5 czerwca 1973 roku skazano go jedynie na 12 lat więzienia, wyłącznie za współudział w zlikwidowaniu 200 kilkudziesięciu więźniów Pawiaka.